Witamy w świecie produktów firmy Wacker Neuson. W tym filmie zostaną Państwo poinstruowani, jak obsługiwać nasze produkty. Ale najpierw najważniejsze. Zawsze należy nosić osobiste wyposażenie ochronne, obowiązujące dla danej maszyny. Służy to Państwa własnemu bezpieczeństwu. Obuwie ochronne z zamocowanymi stalowymi nakładkami chroni Państwa stopy. Nauszniki ochronne zabezpieczają uszy. Kask chroni przed spadającymi przedmiotami na placu budowy. Odpowiednie rękawice ochronne zapobiegają urazom rąk. Okulary ochronne służą do ochrony oczu przed latającymi cząsteczkami. Nosząc kamizelkę ostrzegawczą, będą Państwo zawsze dobrze widoczni na placu budowy. Okulary ochronne służą do ochrony oczu przed odpryskami. Ustawcie Państwo dźwignię gazu na biegu jałowym lub standardowym gazie. W ten sposób zawór paliwa otwiera się automatycznie. Naciśnijcie Państwo układ wspomagania rozruchu 10 razy, aż napełni się całkowicie paliwem. W przypadku zimnego silnika należy dodatkowo nacisnąć ssanie, aż się zablokuje. Linkę rozrusznika rewersyjnego pociągnąć teraz kilkakrotnie, aż silnik zaskoczy. Dźwignię gazu przesunąć teraz lekko poza czerwony obszar. W ten sposób ssanie przeskakuje automatycznie z powrotem. Daj silnikowi krótką chwilę, aby się rozgrzał. Następnie naciśnij dźwignię gazu do chwili uzyskania żądanej prędkości obrotowej. Rozpoczynają się drgania i ubijak zaczyna przesuwać się do przodu. Trzymajcie Państwo ubijak podczas obsługi zawsze dwoma rękoma. Przesuwajcie ubijak w ten sposób powoli po powierzchni przeznaczonej do zagęszczenia. I zadbajcie o stabilną pozycję. W celu wyłączenia dźwignię gazu przesunąć w pozycję wył. Silnik gaśnie i zawór paliwa zamyka się automatycznie. W celu zatankowania należy najpierw sprawdzić, czy model ubijaka ma jeden czy dwa króćce wlewu paliwa. W przypadku jednego króćca wlewu paliwa ubijak należy zatankować mieszanką dwusuwową w stosunku 1 do 50 do 1 do 100. Mieszankę dwusuwową można kupić w gotowej wersji. Należy pamiętać, że silnik dwusuwowy nie powinien być napełniany normalną benzyną lub olejem napędowym. Jeśli posiadają Państwo model ubijaka z dwoma króćcami wlewu paliwa, to zatankujcie olej i benzynę osobno. Powstanie mieszanki dwusuwowej odbywa się w ubijaku. Do zbiornika z symbolem paliwa należy wlewać benzynę. Zbiornik z symbolem oleju należy uzupełniać olejem dwusuwowym co 120 godzin pracy ubijaka. Wszystkie szczegółowe informacje na temat niniejszej maszyny znajdą Państwo w instrukcji obsługi. Mają Państwo pytania dotyczące uruchomienia lub samego urządzenia? Prosimy porozmawiać ze swoją osobą kontaktową. Chętnie ona Państwa wesprze. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.wackerneuson.pl.